serdecznie w nowym filmie. Z tej strony Zakręcona Andzia, dla tych, którzy są tutaj nowi. Prowadzę kanał trochę lifestyle'owy, trochę beauty. Znajdziecie tutaj na pewno coś dla siebie, dużo vlogów, filmów kosmetycznych i dzisiaj właśnie przychodzę do Was z denkiem kosmetycznym. Ostatnie denko, jakie było, to było denko 29 grudnia 2019 roku, więc powiedzmy, że to prawie 2,5 miesiąca temu. I wcale nie uzbierałam jakoś dużo tych kosmetyków, bo ta torba wcale nie jest taka pełna. Wyszłam z założenia, że po prostu zużywam to, co mam. Nie zaczynam kolejnych produktów kosmetycznych czy pielęgnacyjnych. A co za tym idzie, nie mam dwa razy więcej zużytych produktów, no bo nie zużywam ich równocześnie, tylko najpierw skończę jeden, potem następny i następny. Teraz w ogóle wyszłam z założenia, żeby oczyścić moją buzię i wrócić do stanu naprawdę dobrej cery. Odrzuciłam wszystkie kosmetyki takie pielęgnacyjne do twarzy i skupiłam się na jednej serii pielęgnacyjnej. I jak mi się ona skończy, to zrobię dla Was taką recenzję, czy to faktycznie zadziałało i pomogło w wyrównaniu kolorytu i poprawie świetlności mojej cery. A teraz nie przedłużając, zaczynamy wyciąganie tych kosmetyków z tej siatki. Jest ich trochę dużo, są one troszeczkę pomieszane, bo jest trochę moich, trochę Kamila. I tutaj na pierwszy ogień widzę dwa produkty, które są właśnie Kamila. Jest to szampon, który już Wam kiedyś chyba pokazywałam. Head & Shoulders, tutaj jest akurat dwa w jednym, April Fresh. Mój Kamil używa tylko tych szamponów Head & Shoulders do mycia głowy. I nie ma dla niego różnicy jaki. Akurat tym razem w łazience znalazł się właśnie ten. Został zużyty bardzo szybko. Ja tylko chyba przełapałam jedno opakowanie, a zużyte chyba były dwa. Następnie mamy pastę. To jest pasta czy guma? Bo on to na zmianę korzysta. Pasta do włosów z Got To Be. Jak możecie zauważyć, do samego końca po prostu wygrzebana. Klasycznie używa takiej niebieskiej, w niebieskim opakowaniu, jednak chyba jak kupował tamtej nie było, kupił tą. I powiem Wam szczerze, że ja nie widziałam większej różnicy w tym, jak mu się układały te włosy. Czym wiem, że wrócił z powrotem do tej niebieskiej, więc to musiało być coś nie tak, jeśli chodzi o jego włosy. Natomiast ona bardzo ładnie pachnie i wydaje mi się, że lekko matowiła włosy, ale nie chcę Wam tutaj tak jakby do końca mówić, bo nie jestem tego w 100% pewna. A teraz możemy przejść już do moich kosmetyków, których było tu trochę. Po pierwsze, płatki kosmetyczne, już widzę, że są bardzo ładne. Każdy z innej firmy. Tu mamy z Biedronki, Be Beauty, te takie duże, tu okrągłe płatki kosmetyczne. Ja je bardzo lubię, one są zszyte naokoło, więc się nie rozdwajają, jak się zmywa makijaż. Następnie mam z Hebe, również owalne, również są zszyte, więc się nie rozdwajają. A tu mam jakieś w ogóle stare, bardzo małe opakowanie tych malutkich, klasycznych płatków kosmetycznych. I znalazłam je na mieszkaniu, było jeszcze 5 czy 6, więc zużyłam do zmycia oczu i też zdenkowałam całe opakowanie. Tutaj było aż 120 sztuk, tych wcześniejszych 70 i 60. Teraz zużywam trochę mniej tych płatków kosmetycznych, ponieważ zmywam płatkami kosmetycznymi tylko oczy. Wcześniej zmywałam całą moją skórę, całą moją twarz i wydaje mi się, że to trochę pogorszyło jej kondycję. Więc teraz zmywam tylko cienie z oczu, lekko tuż z rzęs, a tak to działam moją szczoteczką soliczną. I zmywam właśnie w ten sposób makijaż olejkami i pienkami. I działa to zdecydowanie lepiej na moją skórę. Następnie mam ledwo kupione, już zużyte płatki, plasterki na nos z aktywnym węgielem bambusowym. No i jeśli chodzi o te plasterki z Marią oczyszczające. Nie stałam się ich fanką, więcej ich nie kupię. Mój Kamil też nie był zadowolony, bo jedne były moje, drugie były Kamila. Znam lepsze sposoby na oczyszczenie porów na nosku, chociażby czarna maska z Pilaten, która naprawdę działa cuda i jest naprawdę, naprawdę mocna. Jak ściągam tamtą maskę, to mnie boli po prostu wszystko. A tutaj nie dość, że nie oczyścił za bardzo naszych porów i moich, i u Kamila,
To jeszcze jakby nie było zbyt mocne, te plasterki, w sensie tak odeszły bez większego, powiedzmy, bólu i przyczepienia się do skóry. Nie wiem, czy to tak było akurat u nas, czy jakoś źle je zaaplikowaliśmy. No na pewno do nich nie wrócimy, one były jakieś tanie, niecałe 2 zł kosztowały. Ja je kupiłam na Zebra, zebra.pl, albo na kosmetyki z Ameryki. Ale nie wróć. Te na kosmetyki z Ameryki w ostatnim holu mogliście je zobaczyć. Następnie mam maseczkę kojąco, łagodzącą z Selfie Project. Maseczka Peel Off. Na początku to była taka pianka, którą się nakładało na twarz i naprawdę była super. I potem w jednym płacie ją ściągłam po prostu ze skóry, super pozostawiła oczyszczoną i naprawdę lekko nawilżoną skórę. Jak ona wyglądała na skórze, możecie zerknąć na mojego bloga, tam zostawię Wam w opisie oczywiście link, bo robiłam ostatnio wpis o mojej porannej pielęgnacji i tam właśnie używałam tej maseczki i naprawdę byłam z niej zadowolona, więc jak cała kwarantanna domowa przejdzie, to skoczę sobie do Rossmana i ją kupię, bo wiem, że w Rossmanie na pewno jest dostępna. Dalej mam maseczkę nawilżającą z Cien. Ostatnio jak byłam na zakupach w Lidlu, nie wiem, to było tydzień, 2 tygodnie temu chyba, robiłam Wam taką relację na Insta, więc kto mnie śledzi, ten mógł to zaobserwować. Zresztą zachęcam Was do odwiedzenia mojego Instagrama, tutaj macie nazwę, bo tam jestem z Wami codziennie i wrzucam takie relacje z całego mojego dnia, więc możecie się o mnie więcej stamtąd dowiedzieć. I właśnie kiedyś kupiłam 3 rodzaje maseczek. Nawilżającą, oczyszczającą, chyba regenerującą, czy rewitalizującą, już nie pamiętam dokładnie, jak ona się nazywała. I ta na razie zużyłam tylko nawilżającą i ona jest cudowna. Ona pozostawia tak miękką skórę, że na następne czy za 2 dni byłam z powrotem w Lidlu i kupiłam jeszcze zapas 2 tych maseczek nawilżających z witaminą E, C i F. Regeneruje, odżywia i pielęgnuje naszą skórę twarzy, szyi i dekoltu. Zawiera wyciąg z aloesu, mleczka pszczelego i kwasu hialuronowego. No po prostu jest cudowna i nie wiedziałam, że maseczka za 99 groszy w Lidlu może być naprawdę tak dobrą maseczką do twarzy. Następnie mam jeden z moich ulubionych korektorów Jumbo, no tak się nazywa, Liquid Camouflage Concealer Contour. Z tym Jumbo aplikatorem. On jest z Lovely, dostępny jest na pewno w Rossmanie, a czy gdzieś na jakiejś innej stronie internetowej, to nie wiem. Ja go już troszeczkę rozparcelowałam bardziej niż zazwyczaj rozparcelowuję kosmetyki, bo wyciągłam ten stabilizator taki, co tutaj jest na odciąganie, znaczy żeby za dużo produktu nie wyciągnąć. Jak już mi się skończył, to sobie to otworzyłam i jeszcze wygrzebałam do samego końca ten kamuflaż, żeby po prostu użyć jak najwięcej i już wróciłam z powrotem do niego. Mam jakby następcę w swojej kosmetyce, więc niedługo możecie się znowu spodziewać tego korektora w denku, no bo inaczej nie będzie. Następnie mam szampon z Sayosa. To był szampon micelarny, odżywienie i kontrola puszenia się włosów do włosów normalnych i grubych. No moje włosy są grube, moje włosy się bardzo puszą, jednak ten szampon micelarny nie bardzo mi się sprawdzał, bo nim moje włosy były takie bardzo matowe i aż niemiło ich się dotykało, nawet wtedy, kiedy użyłam odżywki do włosów. Także na pewno do niego nie wrócę, ale ogólnie sercem jestem przy szamponach z Sayosa. Szampony z keratyną są chyba w tym momencie najlepsze dla moich włosów, bo nich moje włosy są bardzo miękkie i takie nawilżone. Wiem, że Sayos ma jakieś złe substancje, piszecie mi nieraz, no właśnie, ma SLS-y i tak dalej, ale jednak na moje włosy to działa najlepiej i o ile na skórę twarzy staram się używać kosmetyków właśnie bez SLS-ów, bez alkoholu i bez jakichś takich złych substancji, no to jednak na włosy nie chcę kombinować, bo potem dzieją się z nimi różne rzeczy, a te szampony z Sayosa z keratyną, te w czarnej butelce, sprawdzają się u mnie idealnie. No i już mam je z powrotem u siebie. Dalej mam oczyszczający żel myjący bez mydła z Nixy. I co ja Wam mogę powiedzieć o tym żelu? On niby jest do cery tłustej z tendencją do niedoskonałości, czyli tendencja do niedoskonałości to jest moja skóra.
miał działać przeciw niedoskonałościom, a ja miałam wrażenie, że jak go używałam, to miałam coraz więcej tych wszystkich krostek na żuchwie i na policzkach, więc nie do końca mi się sprawdził. Co tu jeszcze? Nie powoduje powstawania zaskórniaków, może faktycznie nie powodował, był hipoalergiczny i bez parabenów. Ja jednak do niego na pewno nie wrócę, on też pozostawiał takie uczucie bardzo mocnego ściągnięcia na mojej skórze, twarzy. Zużyłam go, bo go zużyłam. Na koniec już myłam nim pędzle, bo nie bardzo chciałam ryzykować znowu pogorszeniem mojej skóry twarzy, więc to nie bardzo. Ale wiem, że są zwolennicy tego żelu oczyszczającego, żelu myjącego. No więc jak najbardziej, jeśli komuś on się sprawdza, no to spoko, używajcie. Ja mam inne fajne zamienniki. Następnie mam maseczkę z Hebe Jaśmin, maska kojąca, seria na każdy dzień tygodnia, no ta akurat była na niedzielę, ja jej na pewno niedzielę nie stosowałam. I co ona miała na ukojenie dla ciała i duszy z jaśminem. Faktycznie, moja skóra była wtedy podrażniona, jak ją używałam, więc dlatego postanowiłam na tą maseczkę kojącą, była bardzo czerwona i tak aż mnie piekła. I ta maseczka, nie wiem czy aż tak bardzo zadziałała, natomiast znikły mi te takie największe czerwone plamy na twarzy. I na pewno do niej wrócę, jeśli będę tylko w Hebe, to sobie zrobię zapas z powrotem tej maseczki. I może tej aloesowej jeszcze zobaczę, na pewno jeśli będę miała okazję, to do niej wrócę. Nie zrobiła mi krzywdy jak wiele maseczek na mojej twarzy, więc na bank się jeszcze u mnie kiedyś pojawi. Dalej mam... Dalej mam opakowanie po gąbeczce wykonanej z rośliny koniak. To jest ta maseczka oczyszczająca, złuszczająca i odświeżająca, co mam na Instagramie, robiłam test. On jest zapisany w relacji cały czas, więc możecie sobie do niego wrócić. Do wyboru było kilka maseczek, była czarna, biała, różowa, zielona, czerwona. Ja mam chyba białą, ponieważ wtedy nie wiedziałam, na którą się zdecydować i która najlepiej mi pomoże, a biała jest dla każdego rodzaju skóry, również jej delikatnej i wrażliwej na podrażnienia, więc stwierdziłam, że będzie idealna dla mnie. I faktycznie fajnie mi się nią oczyszczało twarz, jednak do momentu, kiedy nie zaczęłam używać tej sonicznej myjki z Esperanzy, bo wtedy jak zaczęłam używać tą soniczną myjkę, to niestety odrzuciłam tą kąpeczkę i ona jest w domu schowana, nie wyrzuciłam jej oczywiście do kosza. I może jeszcze kiedyś do niej wrócę, byłam bardzo zadowolona, jednak oczyszczenie mechaniczne lepiej się sprawdza niż tylko kąpeczką pocierać, to jakby mam zestawienie Esperanzy i tej kąpeczki, to ta kąpeczka, że tak określę, mizia moją skórę i oczyszcza ją tylko z zewnątrz. Ja mam wrażenie, że Esperanza przez to, że ona tak wibruje i pulsuje, to oczyszcza mi bardziej dogłębnie tą moją skórę, no i zresztą widzę poprawę jakości mojej skóry na skórze twarzy, boże jakie masło maślane, po użyciu Esperanzy niż po użyciu tej szczoteczki, tej gąbeczki. Także jeśli komuś nie zależy na bardzo dogłębnym oczyszczeniu, no to ta szczoteczka, ta gąbeczka jest naprawdę spoko. Następnie mam żel skutecznie myjący i pielęgnujący. W ogóle żel czy w jednym do twarzy, ciała i włosów, no ja go używałam tylko i wyłącznie do ciała. Jakoś nie odważyłam się używać ani na włosy, ani na twarz. Jednak do tego mam osobne produkty. Ten żel możecie kojarzyć z mojej kosmetyczki wakacyjnej. I on faktycznie jeździł z nami tylko na wakacje, więc dlatego dopiero teraz został zużyty. I co o nim mogę powiedzieć? No, żel jak żel. Mył. Skutecznie mył. Ale no... Nie miał jakiegoś super zapachu. On niby miał być... On niby też miał być jakiś taki powodujący przeciw, no żeby się aż tak bardzo nie pocić, ale był przeznaczony dla osób uprawiających sport, ale ja jakoś nie zauważyłam, żeby on działał przeciw potliwości, chyba że dlatego, że używałam go tylko na tych wyjazdach i tam po prostu sam czas był za krótki, natomiast no nie wrócę do niego. Dobra, jestem, wracam z powrotem. Znalazłam jeszcze kolejne płatki kosmetyczne, tym razem prostokątne, 100% bawełniane z Hebe w ilości 60 sztuk.
Tak samo zużyłam je oczyszczając klasycznie płynem micelarnym moją skórę twarzy. Dalej mam maseczkę Focé, nawilżającą na tkaninie z Selfie Project. Maseczka ta nie zawiera żadnych złych substancji dla naszej skóry, czyli parabenów, SLS-ów i SLS-ów. Nie zawiera też oleju parafinowego i działała naprawdę bardzo kojąco na moją skórę. Została ona nawilżona i taka odżywiona, bardziej bym powiedziała. I tutaj zostawiłam dla Was całą tą płachtę tej maseczki, żebyście mogli zobaczyć, jak ona wygląda. Bo też nie wszyscy pewnie wiedzą, jak to wygląda, więc to w ten sposób było nakładane na twarz. Byłam sobie taką oto foką. Naprawdę spokojnie ześlizgiwała się z twarzy, bo ta tkanina jest taka bawełniana. Nie wiem, czy tu mam tutaj napisane. Nie, wiecie co? Oderwałam tą część, gdzie było napisane, na jakiej to jest tkanina. Nie, tkanina z naturalnej bawełny, ona nawet z przodu pisze. Więc ona ma troszeczkę inną tą strukturę niż na przykład te maseczki z Hebe. Bo tamte się lekko ślizgują, a ta natomiast trzyma się bardzo dobrze na mojej skórze. Dobra, dalej mam pastę do zębów Dezaftan. Polecana osobą niby z aftami. My ją stosowaliśmy tak po prostu normalnie. I też ona jeździła z nami na jakieś tam wyjazdy, była stosowana w domu. I co ja mogę o niej powiedzieć? Nie lubiłam jej. W sensie zużyłam ją, bo ją zużyłam, ale ja lubię pastę, która ma taki mocno miętowy zapach i później po umyciu zębów w ustach jednak czujesz tą miętę, tak to nazwijmy. Tutaj tego nie było. Myślę, że ona miała faktycznie działanie antybakteryjne i łagodziła podrażnienia właśnie związane z aftami, a że my takiego problemu nie mieliśmy, no to nie zauważyliśmy spektakularnych efektów. Tą pastę mieliśmy z... jakby to... jak to się nazywa? Z boksu? Nie z boksu. Z pakietu startowego mojego Kamila z jednego z biegów, w których brał udział. Tam często właśnie dają różne takie rzeczy, więc to mieliśmy właśnie stamtąd. Dalej mam dwa dezodoranty, dwa antyperspiranty, dwie kulki. Jedna jest z Adidasa, druga jest z Rexony. Z Adidasa to jest Climacool. 48 godzin w ogóle, wiecie, odświeżania bez mycia i bez niczego. No nie wiem, ja bym się na to nie zdecydowała chyba jednak. Jednak ona zawierała aluminium, więc no teraz pewnie już jej nie użyję, natomiast wtedy wtedy brałam wszystko, co mi się na ręce nawinęło, żeby tylko w jakiś sposób działało, więc mam zużyte. I następna jest z Rexony Active coś tam, ja ją brałam na siłownię. I sprawdzała mi się naprawdę spoko, jednak teraz jak się przyjrzałam składowi, no to też nie jest jakiś super rewelacyjny, no ale faktycznie działała i się człowiek tak nie pocił. Oczywiście myłam się w tym czasie 48 godzin, więc spokojnie. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze jedną maseczkę. Co to za maseczka? Maseczka z Biotanik, nawilżająca, kojąca maska na tkaninie aloe vera, 40% naturalnego soku z aloesu. Widzicie co, ja nie mam pojęcia skąd ja mam tą maseczkę. Albo z Hebe, albo z Rossmana. Kupiłam ją na uspokojenie mojej twarzy, bo aloes naprawdę działa dobrze na moją twarz. W sensie uspokaja ją naprawdę ok. I ona pewnie się sprawdziła, bo nie pamiętam. Pamiętam, żebym powiedziała Wam, że... wróć. Nie pamiętam, żebym miała w głowie, aby powiedzieć Wam, że coś z nim było nie tak, więc pewnie fajnie nawilżyłam moją skórę i pozostawiła ją taką naturalnie miękką. Potem nałożyłam chyba zwykłą pielęgnację i było spoko, nie podrażniła w żaden sposób, a chyba skłoniła mnie do tego, żeby kupić żel aloesowy i po prostu w codziennej pielęgnacji stosować po serum żel aloesowy. Więc musiała być naprawdę dobra, bo żel stosuję tak jakby od jakiegoś czasu. A wiem, że coś mnie podkusiło do tego, żeby go kupić, że coś z aloesem zadziałało dobrze na moją skórę, więc to musiała być ta maseczka. Dalej w takim lekko płakanym stanie mam żel oczyszczający zmiękczający z ekstraktem z róży i jaśminu.
Bez mydła do cery suchej i wrażliwej z firmy L'Oreal. I ten żel był bardzo fajny, o ile dobrze pamiętam, bo go zużyłam w styczniu, więc już trochę czasu minęło. On był taki bardzo delikatny, miał bardzo delikatny zapach i działał faktycznie kojąco na naszą skórę, oczyszczał ją, to fakt. Ale teraz chyba bym do niego nie wróciła, bo jednak stawiam teraz na kosmetyki, które są przeznaczone bardziej do cery problematycznej niż do cery suchej i wrażliwej. Bo jednak te kosmetyki, które są do cery problematycznej, bardziej efektownie działają na te wszystkie moje chrosty, które się pojawiają na mojej twarzy, a on tylko oczyszczał właśnie tak zewnętrznie i bardzo, ale to bardzo delikatnie, a mam wrażenie, że ta skóra moja potrzebuje jednak takiego mocnego, bardzo mocnego oczyszczania. Więc na razie nie, ale może za jakiś czas, jak się pozbędę tego wszystkiego z mojej twarzy, to sobie do niego wrócę. I mam też dwa kremy. Pierwszy to jest krem Bio Aloe Cera Normalna i Sucha z Ziai. Ten krem to ja mam w swojej, miałam w swoich jakby zapasach kosmetycznych ho, ho, ho i trochę. On już się lekko przeterminował, więc on nie jest zużyty do końca. On nie jest takim stuprocentowym demkiem, ale nie będę wam pokazywać, bo on już nawet się lekko wylewa, w sensie stał się taką bardzo mocno lejącą konsystencją. On był bardzo fajny na noc. Ja robiłam sobie z niego taką maskę właśnie nawilżającą, ponieważ on był z aloesem, więc nawilżał bardzo mocno. Nakładałam po oczyszczeniu taką grubą warstwę tego kremu i czekałam, aż on mi się fajnie wchłonie i dopiero wtedy szłam spać. I faktycznie moja skóra na drugi dzień była taka mocno nawilżona. Więc pewnie za jakiś czas do niego wrócę, jednak teraz mam ten żel z aloesu, więc jakby nie widzę potrzeby nakładania kremu z aloesem, żelu z aloesem, wszystkiego z aloesem, bo chyba wystarczy jeden żel aloesowy. No chyba, że się mylę, to tak jakby poprawcie mnie, bo wszystko jest możliwe. Nie wszystko wiem, nie wszystko doczytałam, także spokojnie możecie pisać w komentarzach i poprawiać. Ale no na razie będę używać tylko tego aloesu z Holika, żelu aloesowego z Holika. Następnie mam krem nawilżający o przedłużonym działaniu z Dermedic Hydra In 2. Ten krem też już dobrze znacie, już wam nawet pokazywałam kiedyś na filmiku w mojej wieczornej pielęgnacji, co tam nakładam na moją twarz i jakiś czas temu, to się trochę od tego czasu zmieniło, jednak krem ten nadal gości w mojej kosmetyczce. Mam już nowe opakowanie i nakładam go, najpierw oczyszczam skórę, potem nakładam serum ze śluzu ślimaka, tonik, ser ze śluzu, ser. Jednak ta obsesja na jedzenie faktycznie działa. To ogląda wcześniejszy film z Kamilem, to wie, o co chodzi. Więc najpierw jest oczyszczenie, potem jest tonik, potem jest serum ze śluzu ślimaka, potem jest ten żel aloesowy z Holiki i na końcu nakładam krem nawilżający na noc. I to jest cała moja pielęgnacja obecna. I działa naprawdę fajnie. Dalej co ja mam? Dalej mam, nie wiem, znalazły się też jakieś dwie maszynki. Te maszynki do golenia, jakby każdy z nas ich używa. I zostały mi teraz same produkty kosmetyczne do twarzy, które zużyłam. I tak, mam dwie bazy. Pierwszą z nich jest Perfect Skin matująco wygładzająca baza pod makijaż z Biedronki z firmy Belle. To jest ta firma biedronkowa albo Belle dla Biedronki. Bo nie wiem, czy to ma coś wspólnego z tym Hypoallergenic Belle, które jest ze mną w Rossmanie. W każdym bądź razie ona jest mocno silikonowa, przynajmniej tak mi się wydaje, bo zostawia taką konsystencję na twarzy właśnie mocno silikonową. Natomiast jeśli idę na imprezę albo na długie wieczorne wyjście, to ona mi się sprawdza rewelacyjnie. Matowi na bardzo długo moją skórę i nie potrzebuję jakby nie wiadomo jakiego matu, jeśli chodzi o puder. Wtedy wystarczy, że normalnie przypudruję mój podkład i twarz wygląda naprawdę super. Także mam też kolejne opakowanie w swojej kosmetyczce i pewnie będzie kolejne i kolejne, aż Biedronka przestanie je produkować. Bo tak też się może stać. A następną bazą, którą zużyłam i zajęło mi to trochę, jest to baza z Bielety Makeup Academy, nawilżająca baza pod makijaż z efektem wyrównania kolorytu. To jest ta baza, która miała takie brązowe, nude kuleczki w sobie.
Więc jeśli ktoś kojarzy tą bazę z Rossmana, to może teraz jakoś kolorystycznie sobie dopasować. Była to żelowo-perłowa, wyrównująca koloryt baza pod makijaż. To idealny sposób na uatrakcyjnienie wyglądu przy jednoczesnym podniesieniu jej poziomu nawilżenia. Ta baza w żaden sposób nie nawilżała mojej skóry. Czy wyrównywała koloryt? Wyrównywała, bo czasem używałam tylko tej bazy i wychodziłam z domu i faktycznie zasłaniała lekko moje czerwone plamki na twarzy, więc działała ok, ale raczej do niej nie wrócę. Mam inne fajne bazy w swojej kosmetyczce, no chyba że zatęsknię za nią i za tym wyrównaniem kolorytu. Na przykład w lecie, kiedy nie używam za każdym razem podkładu, no to ona się sprawdzała wtedy u mnie idealnie. Ale na razie nie, na razie mówię jej do widzenia, bye bye. Dalej mam, co ja tu mam? Mam jeszcze tusz do rzęs z Avonu, Big and Drumming Volume Mascara. Mascara miała taki bardzo... O, dobrze widzicie. Taki bardzo dziwny aplikator. I teraz tak. Czy była bardzo drumming? Nie wiem. Czy była bardzo big? Nie wiem. Ale faktycznie... Czekajcie, muszę się poprawić. Faktycznie poprawiała jakby objętość moich rzęs, więc na pewno się spisała, ale raczej do niej nie wrócę, ponieważ teraz nawet z przyczyn mocno technicznych nie mam dostępu do nikogo, kto się zajmuje rozprowadzeniem kosmetyków z Avonu, dlatego no, nie będę jej używać dalej. Mam inne fajne bazy, fajne tusze do rzęs, więc fajna była przygoda, natomiast pozostańmy tylko kolegami i nie wracajmy już jakby do tej przygody z tą bazą, z tym tuszem. Dalej mam eyeliner z Miss Sporty, jest tak wyświechtany, nie wiem jak to nawet nazwać, że tu nic na nim nie widać, ale to był klasyczny czarny eyeliner z pędzelkiem. Był bardzo precyzyjny, ja sobie nim uwielbiałam robić takie bardzo delikatne kreski przy samej linii rzęs. Tylko i wyłącznie dla takiego efektu pogrubienia rzęs. Czyli ja jak nakładam tusz do rzęs, to często daję sobie na przykład jakąś ciemną kreskę albo ciemniejszy cień do powiek właśnie przy samej linii moich rzęs. Wtedy mam wrażenie, że one tak jakby to otwiera bardziej oko i te rzęsy wyglądają takie bardziej wytuszowane i bardziej wywinięte do góry. A może to jest tylko takie moje... rozumiecie, o co mi chodzi, że tylko ja tak uważam, ale naprawdę tylko tak go używałam. Wtedy nie bawiłam się w ogóle w żadne, ale to żadne kreski. Teraz jak widzicie, to się trochę zmienia. Pojawiają się od czasu do czasu u mnie kreski na powiekach. Dalej mam jeden z moich ulubionych kiedyś pudrów do twarzy z Miss Sporty So Matte Instant Matte Finish. Został zużyty całkowicie, tu już nic po prostu nie ma, wygrzebałam wszystko. Był bardzo fajny, więc może kiedyś do niego wrócę, jak zużyję te, które mam teraz. Zaczęłam testować kolejne nowe pudry i sprawdzają mi się na razie dobrze, więc nie widzę sensu wracania do tego. Ja też bardzo lubię zmieniać i kombinować, jeśli chodzi o kosmetyki, więc on był bardzo fajny. Więc jeśli ktoś chce i na przykład zaczyna swoją przygodę z makijażem i niekoniecznie chcę używać tych wszystkich mocno matujących pudrów do twarzy, no to ten na dzień się sprawdzał u mnie idealnie. Ja go nosiłam ze sobą w torebce, poprawiałam nim makijaż na uczelni czy na jakichś wyjściach ze znajomymi. Nosiłam taki przenośny pędzelek też do pudru i matowiłam sobie strefę T i było spoko, natomiast na większe wyjście się w ogóle nie sprawdzał, bo bardzo szybko twarz się po nim świeciła, jeśli się szło na jakieś zabawy taneczne czy na przykład wesela, no to już w ogóle się nie sprawdzał. Więc na co dzień tak, na większe wyjścia no. Przynajmniej u mnie, dajcie znać jak się u Was sprawdzał. I na sam koniec zostawiłam dwa podkłady do twarzy. Jeden, jak widzicie, został przeze mnie rozcięty, żeby wygrzebać po prostu wszystko, co tam w nim było. Natomiast jak go rozcięłam, to w ogóle nie pomyślałam o tym, że będzie miał do niego dostęp powietrza i on niestety mi mocno, ale to mocno ściemniał. On był w odcieniu 03 ciepły beż z Perfekty, podkład 8 w jednym
Teraz się cała upaćkam tym podkładem. Dobra, tą górę tu odłóżmy. Podkład 8 w jednym. Więcej Wam nie powiem, bo nie mam. W ogóle ten podkład już jest chyba, tu widzicie ile zostało. Ten podkład już jest chyba w ogóle nieprodukowany, mam wrażenie, bo dawno go nie widziałam ani w Rossmanie, ani w Hebe. Także dajcie znać, czy on jeszcze jest i czy go stosowałyście, czy go znacie. A teraz mam mojego ulubieńca, zaraz po podkładzie z Catrice. Ten podkład Feed Me jest moim ulubieńcem. Kocham, uwielbiam, kupuję za każdym razem nowe opakowanie, jeśli to się kończy. I jak oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to jak widzieliście, mam jakby kolejny kolor 112, ponieważ ten 115 w zimie jest dla mnie za ciemny, jednak na przełomie wiosny-lata jest 115 idealny, a w lecie muszę używać koloru 120 albo 130, w zależności jak bardzo się opalę. Więc w mojej kosmetyczce w tym momencie są już 4 odcienie tego podkładu. Także możecie się domyślić, że on naprawdę się u mnie dobrze sprawdza. I ten był wyciśnięty do samego końca, bo nawet tutaj ma takie znaczki, jak go zaginałam, żeby cały ten podkład naprawdę z niego wyciągnąć, więc do niego na pewno wrócę, zresztą dzisiaj też mam nim zrobiony makijaż, także no, jest on stałym bywalcem na mojej twarzy i w mojej kosmetyczce. No i to by było na tyle. Kurczę, wydawało mi się, że tego jest mniej, a tu wyszło prawie pół godziny gadania. Także nie przedłużam, tylko dziękuję Wam za to, że wytrzymaliście i jak wytrzymaliście do końca i właśnie słuchacie tego, co do Was teraz mówię, to dajcie znać w komentarzach, że daliście radę, że to wcale nie było takie złe i dajcie znać, czy znacie któryś z tych produktów, które Wam tutaj pokazywałam, czy któryś się u Was sprawdził, a u mnie na przykład nie, albo na odwrót, ja go uwielbiam, a Wy go nie znosicie. Chętnie z Wami podyskutuję w komentarzach na dole. Wszystkie linki albo nazwy tych produktów, które Wam tutaj pokazałam, postaram się zostawić w opisie, tak jak zawsze. Nie zawsze do wszystkiego jestem w stanie znaleźć link, tak jak na przykład te waciki kosmetyczne, nie wiem, czy znajdę do nich link, niektóre to nawet nie wiem skąd są, tak jak te na przykład małe okrągłe, pewnie z jakiegoś Lidla albo z innej dziwnej sieciówki, ale co mi się uda znaleźć, to na pewno Wam zostawię na dole, tak jak zawsze. I co? I to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje, jeśli widzę, że te łapki w górę rosną. I jeśli chcecie podyskutować, no to zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. A żeby być na bieżąco, no to tutaj tą subskrypcję zostawcie i wciśnijcie dzwoneczek, to Wam będą przychodziły powiadomienia o moich nowych filmach od razu na telefon. Także dziękuję, buziaki!